Pocophone F1, Xiaomi Mi 9 SE, Huawei P30 Lite, a teraz Galaxy A50. Smartfonów do 1500 zł robi się coraz więcej. Jeszcze parę lat temu były te ceny, którym bliżej było do flagowych modeli niż solidnych średniaków. Jednak czasy się zmieniają, ale czy na lepsze? Zapraszam na krótką, choć moim zdaniem kompletną recenzję A50 od Samsunga. W materiale celowo będę ograniczać do minimum informacji na temat specyfikacji urządzenia. Jeżeli jest to dla Was temat istotny, tę znajdziecie w opisie pod filmem. Pod względem konstrukcji oraz pasowanie materiałów, z których telefon został wykonany, jest nieźle, choć nie idealnie. W tej cenie oczekiwałoby się już od telefonu szklanych plecków, a nawet aluminiowego korpusu. W A50 takich rarytasów nie uświadczymy. Telefon w całości wykonany jest z plastiku, co skutecznie psuje odczucia ze styczności z urządzeniem. Tył ugina się nawet pod niewielkim naciskiem. Być może niektórym ten zabieg się spodoba, jednak nie mnie. Tworzywo sztuczne wpływa także na samą wagę smartfona. Telefon jest moim zdaniem nienaturalnie lekki, a samej konstrukcji bliżej do takiego P-Smarta 2019 aniżeli Xiaomi Mi 9 SE. A50 swoje grzechy szybko nadrabia ekranem. Tak, wyświetlacz to jeden z najjaśniejszych punktów tego smartfona, w pełnym znaczeniu tego słowa. Urządzenie posiada funkcję podświetlenia w trybie turbo, wyświetlacz to Super AMOLED o przekątnej 6,4 cala, z fantastyczną czernią, nieskończonym kontrastem, filtrem światła niebieskiego, balansem bieli, czy trybem nocnym. Oczywiście Always On Display także znajdziemy. W tym segmencie jest to jeden z najlepszych ekranów, jakie możemy kupić do 1500 zł, a i same ramki, czy mini notch w kształcie kropli, wyglądają po prostu dobrze. Poza oczywiście dolną ramką, ale w tym pułapie cenowym to raczej byłoby już czepialstwo. W dolnej części wyświetlacza został zaimplementowany skaner odcisków palców, jednak ten z A50 z jasnych przyczyn nie jest tym z S10. We flagowych modelach proces ten odbywa się poprzez ultrasonikę w cudzysłowie, a nie poprzez optykę. A jakie ma to przełożenie na stan faktyczny? Ten działa znacznie wolniej, potrafi się często pomylić, a i folia i szkło założone na ekran tylko pogorszą sytuację. Bardzo się natomiast cieszę, że taka opcja w telefonie Samsunga za 1500 zł jest, jednak jeżeli zależy Wam na czasie, kosztem bezpieczeństwa sugeruję ustawić skaner w farze. Telefon hula na Androidzie 9.0 z nakładką systemową One UI wersji 1.1 z aktualnymi poprawkami na dzień 1 marca 2019 roku. I tak jak samą nakładkę zdążyłem już polubić po dłuższej styczności z S10, tak tutaj jest po prostu inaczej. W urządzeniu zdarzają się sporadyczne przycięcia animacji, na siłę maskowane przez oprogramowanie Samsunga. Reakcje na polecenia bywają opóźnione, przez to odczucia z użytkowania telefonu są skrajne. Telefon przez pół dnia może działać jak telefon za 3-4 tysiące złotych, aby w kolejnych godzinach utrzymał poziom smartfona poniżej tysiaka. Podobnie sprawa się ma z aplikacjami i grami włączonymi na urządzeniu. Raz jest świetnie, a innym razem gorzej. Wiele w tym zasługi komponentów. Exynos 9610 wykonany w technologii 10 nanometrów, wspierany 4 bądź 6 GB RAM. Na plus natomiast należy odnotować możliwość włożenia karty pamięci do 512 GB, niezależnie od posiadanej wersji 64 lub 128 pamięci wbudowanej. Aparat na papierze wygląda obiecująco. 25 megapikseli ten główny, 8-megapikselowy szerokokątny oraz 5-megapikselowy odpowiedzialny za głębię ostrości. Optymalizator scenerii Live Focus, czyli bokeh, panorama, slow motion, hyperlapsy. Na pierwszy rzut oka jest wszystko to, czego może oczekiwać użytkownik. I tak, z perspektywy telefonu za 1500 zł jest przyzwoicie, jednak im dalej w las, tym ciemniej, mniej szczegółowiej. Tryb Live Focus przy ustawieniu głębi ostrości myli się nadspodziewanie często. W fotografii wykonywanych nawet w tych bardzo dobrych warunkach oświetleniowych brakuje czasami szczegółowości obrazu, a jeżeli chcecie robić zdjęcia w nocy z szerokiego kąta, to po prostu ich nie róbcie. Zresztą jak u większości telefonów. Warto też nadmienić, że telefon rejestruje filmy w maksymalnej rozdzielczości tylko Full HD, niezależnie czy mówimy o głównym czy frontowym aparacie, obydwa 30 klatek na sekundę. W temacie audio powiem tylko tyle, że jeżeli macie możliwość ograniczenia odtwarzania dźwięku na głośniku zewnętrznym, to po prostu to zróbcie. Ten pojedynczy gra bardzo przeciętnie, a najlepszy efekt z jego funkcjonowania usłyszymy w granicach 50-70% ustawionej głośności. Powyżej duet tłumienia i lekkiego pierdzenia może się zdarzyć. Jednak w momencie podłączenia dobrej klasy słuchawek byłem i nadal jestem lekko zaskoczony. Dolby Atmos oraz korektor dźwięku potrafią wykrzesać z urządzenia naprawdę sporo, tym samym mogąc usatysfakcjonować ucho takiego antymelomana jak ja. Moje wafle szanują. A ja w tym momencie poszanuję ogniwo. 4000
3000 mAh to nie mała bateria. I dobrze, bo ta sprawdza się naprawdę zacnie, gwarantując nam pełny, intensywny dzień korzystania z telefonu bez konieczności doładowywania smartfona. A jak już jesteśmy przy szybkim ładowaniu, od 0 do 100% telefon możemy naładować plus minus 1,5 godziny dzięki szybkiemu ładowaniu 15-watowemu. Zatem jak oceniam Galaxy A50? Ano wyjątkowo skrajnie. Samsung okazał się mistrzem marketingu, implementując w swoim średniaku na papierze wszystko to co najlepsze. Skaner odcisków palców w ekranie, potrójny aparat z szerokim kątem, 8-rdzeniowy procesor, bla 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 bla. Jednak w praktyce działa to różnie. Faktycznie ekran jest świetny, bateria sprawuje się bardzo dobrze, aparat i audio na słuchawkach potrafią zaskoczyć, a i cena jak na Koreańczyków jest niezła. Choć ta znikąd się nie wzięła, na czymś trzeba było przeoszczędzić. Trzymając odłożony na telefon około 1500 zł, kupiłbym prywatnie A50, wiedząc, że w podobnej cenie mogę mieć Pocophone F1, Mi 9 SE czy P30 Lite. Pewnie nie. Jednak jeżeli ty go kupisz lub operator telefonii komórkowej zaproponował ci już go w ramach twojego abonamentu, to raczej nie ma powodu do wstydu. Aktualne ceny A50, jak i wszystkich innych modeli serii Galaxy zostawiam wam w opisie. Popatrzcie, zestawcie sobie poszczególne modele i sami podejmijcie decyzję. Nie mnie decydować za was. Dziękuję serdecznie za poświęcenie tych kilku minut na obejrzenie tej recenzji. Udanego długiego weekendu, bawcie się dobrze choć z umiarem. Pozdrawiam. See ya.